Dzień dobry, witajcie w dniu dzisiejszym z tego miejsca, z kancelarii w Białej. Dzisiejsze słowo, które czytamy z samego rana, myślę, że jest skierowane przede wszystkim do tych, którzy odczuwają lęk, którzy boją się jakiegoś wyzwania, jakiegoś spotkania z konkretnym człowiekiem, lub ich lęki, jakieś takie niepokoje, mają jeszcze inne źródła. W Księdze Izajasza dzisiaj z samego rana czytamy: nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia. Jeszcze mamy takie znane słowo. Anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych. Tak jak zostało to już powiedziane, zaakcentowane na początku, jesteśmy zachęceni, jesteś zachęcony dzisiaj do tego, żeby przez wiarę, przez zaufanie pozbyć się lęku, żeby zmierzyć się z tym, z czym dzisiaj przyjdzie ci się zmierzyć, czy też wyruszyć ten kolejny podarowany ci czas z takim przeświadczeniem, z taką świadomością tego, że Bóg obiecał w swoim słowie i obiecuje również tobie, że masz się nie bać, bo już nie doznasz zawstydzenia, jeśli na nim tylko polega, że jeśli jemu ufasz i potrafisz z takim powierzeniem się w jego ręce wyruszyć w ten dzień, to masz taką świadomość również, że Bóg jest przy tobie, że nie jesteś sam, że jest przed tobą dzień pełen przygody, który możesz przeżyć właśnie z takim jego błogosławieństwem. Jest taka historia, jak w pewnej wiosce po ulewnych deszczach zerwał się most, który łączył takie dwie przepaści, a była to jedyna droga do tej wioski, do jednej z tych dwóch wiosek. I ktoś wymyślił pomysł, że położą taką grubą deskę nad tą przepaścią i w taczkach, takich zwyczajnych taczkach, będą przewozili po kolei każdą z zainteresowanych dostania się do wioski. I kiedy ta gruba deska już była położona, wybrano takiego mężczyznę silnego, który trzymał te taczki, miał przewozić ludzi na drugą stronę. I zapytano: no dobrze, to kto pierwszy pojedzie? Jaki mały chłopak się zgłosił i powiedział: ja pojadę pierwszy. Ja pojadę pierwszy. Ludzie mówili: a nie boisz się? Tam jest przepaść. Poza tym no jeszcze nikt nie jechał, nie wiadomo, czy to wytrzyma. Ten chłopak powiedział: ja się nie boję jechać na drugą stronę, ponieważ ten silny pan to jest mój ojciec. Ja mu ufam i czuję się bezpiecznie. I myślę, że ta historia tak dobrze oddaje takie dzisiejsze nasze zachęcenie i słowo do tego, żeby być pełnym odwagi, polegać na Bogu i kroczyć stale do przodu. Chciałbym do tego dołożyć jeszcze takie rozważanie krótkie, które jest właśnie jeszcze takimi innymi słowami jakby na ten dzisiejszy temat. To jest klejnoty Bożych obietnic. Taka książeczka, pewnie ją znacie, ale natrafiłem na takie fajne słowo. To jest tak: Bóg pragnie ratować nas i dać nam zwycięstwo swoje po skutecznej walce z wyzwaniami. Wszechmogącym Bogiem, naszym sojusznikiem, wynik naszych starć nie budzi żadnych wątpliwości. Nie dlatego, że prawda Boża jest potężna i musi zwyciężać, ale że moc jest u Ojca, który jest wszechmocny, i że z nami jest Jezus, któremu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi, i Duch Święty, który sprawuje dzieło swoje w nas. Droga siostro i bracie, ja wierzę w sprawiedliwość, wierzę w to, że na ziemi Pan Bóg ma swoje do powiedzenia, a dzisiaj mówi do ciebie: nie bój się, zaufaj Mu i idź z Nim, wyrusz z Nim w ten kolejny dzień. Jeszcze czytamy dzisiaj na koniec: jeśli nie czujesz się godny, by wyrosły ci skrzydła, nigdy nie oderwiesz się od ziemi. Zatem tego oderwania się od ziemi z Bożą odwagą i z Jego bliskością życzę tobie, droga siostro i bracie, dzisiaj. Zostańcie z Bogiem. Amen.